Ile razy dzisiaj się pomodliłem? Była msza święta, był różaniec, były modlitwy południowe. Ale co w tak zwanym międzyczasie? No właśnie. Czy święty Paweł się nie mylił, mówiąc słowa o tym, abyśmy nieustannie się modlili? Albo czy może mój duch jeszcze nie jest tak zaawansowany, abym mógł praktykować taką modlitwę? Święty Paweł nie mówiłby o takiej formie modlitwy, gdyby sam takiej modlitwy nie doświadczał. Co więcej, w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 18 możemy przeczytać takie słowa. Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. I chciałbym tu zwrócić uwagę na słowo powinni, ponieważ tłumacząc to słowo z języka greckiego, dowiadujemy się, że to znaczy konieczne jest, trzeba. A więc konieczne jest, abyśmy nieustannie się modlili. A więc jeżeli czytamy takie słowa w Piśmie Świętym, możemy wywnioskować, że jest to wola Boża, że Pan Bóg chce, żebyśmy nieustannie się modlili. Co więcej, Pan Bóg chce nas tego nauczyć. Ale jak? Czy jest możliwe, aby w czasie pracy, w kolejce do kasy, czy rozmyślając o prezentach na nadchodzące święta dla najbliższych, czy jest możliwe, abym cały czas swoją myślą trwał przy Panu Bogu? Nie. Ponieważ człowiek jest tak skonstruowany, że po prostu nie jest w stanie nieustannie swoją myślą trwać przy Panu Bogu. A więc Ewangelia się myli? Nie. Otóż Pismo Święte w innym miejscu przychodzi nam z pomocą. Czytamy takie słowa. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Widzimy więc, że Duch Święty modli się w nas. Modlitwa nieustanna trwa. Co więcej, to człowiek jest właśnie świątynią Ducha Świętego, w której to Duch Święty się modli nieustannie. Aby lepiej zrozumieć działanie Ducha Świętego w nas, trzeba nam wskoczyć na poziom wyżej, na poziom miłości. Ponieważ to Duch Święty jest osobową miłością Ojca i Syna. Aby dobrze to zrozumieć, posłużę się przykładem zakochanej pary, którą niejednokrotnie możemy zauważyć siedzącą na ławce. I wielokrotnie widzimy taką sytuację, że oni ze sobą nie rozmawiają. Dlaczego? Ponieważ wystarcza im ich wzajemna obecność. Nie potrzebują nawet nieraz ze sobą rozmawiać, ponieważ oni wiedzą, że są razem ze sobą. Ta obecność jest zupełnie wystarczająca dla nich. Cieszą się tą obecnością. Nawet kiedy codzienne obowiązki ich rozdzielają, kiedy siebie nie widzą, nie słyszą, to mają tą świadomość, że są razem. Co więcej, łączy ich właśnie miłość. A jak jest z modlitwą? Jeżeli mam żywą relację z Panem Bogiem, to tak naprawdę każdego poranka na nowo mogę powierzać swojego ducha Panu Bogu. I nie zawsze będę świadomy tego, że mój duch jest przy Bogu. Ale to się będzie działo, ponieważ już wcześniej właśnie wyraziłem tą wolę tego, że ja chcę trwać przy Panu Bogu. Kiedy jeździmy samochodem, to po pewnym czasie nauki ja już nie muszę zastanawiać się za bardzo nad zmianą biegów na wyższy czy niższy. I po prostu zmierzam do celu. I podobnie nie zastanawiam się zawsze nad tym, że jestem, że trwam przy Panu Bogu, ale po prostu wciąż zmierzam mimo wszystko do celu. Bo napędem tego wszystkiego jest właśnie miłość, która pozwoli mi przezwyciężyć kolejne trudy dnia codziennego, a która będzie mnie przybliżała do Boga. I właśnie przez to, że ja powierzę swojego ducha o poranku Panu Bogu, to ta miłość będzie mi przypominała jeszcze jedną rzecz, że dzisiaj właśnie mam jeszcze ważne spotkanie, jak na przykład msza święta czy wieczorna modlitwa. I po pewnym czasie to nie będzie dla mnie przykry obowiązek, ale wielka radość ze spotkania.